Tu Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie Efektu Sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Kilka lat temu można było przeczytać w mediach takie piorunujące wiadomości... Uwaga, cytuję. Systemy komputerowe operatora elektrowni jądrowych w Korei Południowej zostały schakowane, ale wykradzione informacje nie mają dużego znaczenia. Nie ma też zagrożenia dla bezpieczeństwa instalacji jądrowych, w tym 23 reaktorów atomowych. Hmm. Nie wiem, czy to jest uspokajająca wiadomość i nie wiem, jak na nas podziała, ale dobrze byłoby się dowiedzieć, co nam to mówi o bezpieczeństwie systemu jądrowego. I nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na całym świecie. O elektrowniach jądrowych co nieco już wiemy z poprzednich odcinków Efektu Sieci, także... Dzisiaj suplement i opowieść o bezpieczeństwie, o hakowaniu elektrowni jądrowych, co okazuje się być nie lada wyzwaniem w XXI wieku. Naszymi gośćmi, jak zwykle, znakomici eksperci. Doktor Monika paluch ferszt Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów. Witam, witam. Cześć, Monika. No i doktor Tomasz Krawczyk, Laboratorium Gospodarki Cyfrowej DELAB UW i sieć EEN. Tak Rozwin jest. skrót, zawsze się mylę? Enterprise Europe Network. Tak, właśnie. Moi drodzy, rozmawialiśmy o elektrowni jądrowej, rozmawialiśmy o energii jądrowej otrzymywanej z uranu, tego lepszego uranu. Mhm. E, dla zaciekawionych słuchaczy wskazówka, żeby posłuchać wnikliwie poprzedniego odcinka. No, ale skończyliśmy poprzednią rozmowę na, na wątku technologii cyfrowych, tego, co w tym mhm. świecie elektrowni jądrowych dzieje się ze względu na postępującą transformację cyfrową. I mhm. przytoczyłam taki komunikat mrożący krew w żyłach, chociaż uspokajający poniekąd, ale Takich komunikatów jest więcej, i te schakowania, czy te ryzyka związane z phishingiem w elektrowniach jądrowych, to może nie jest chleb powszedni, ale to się zdarza. Czy mamy się bać? To pierwsze pytanie. To wszystko zależy tak naprawdę, jak zostały, można powiedzieć, opracowane systemy bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa. W... Powiedział szerzej nie tylko w elektrowniach jądrowych, ale różnego rodzaju obiektach, które tymi technologiami molarnymi się zajmują. Przykład, o którym mówisz, Justyno, to taki przykład, przynajmniej tak jak przytoczyłaś z opisu, to taki, żeby no jednak no, coś się wydarzyło, ale spokojnie nie martwcie tak, się. Musimy przyznać. Że tak, było, musimy ale... się przyznać, że było, ale <laughs> właśnie. Co mogło się wydarzyć, to może o innym przykładzie powiemy. Ale Takim... czy musimy też się przyznać? To jest inna historia i to pytanie zostawiam na Wycieki później. Wycieki są, prawda, mhm. informacyjne, no bo nie da się nie jakby ominąć, że coś się tam wydarzyło, ale to może wrócimy do tego tak. sobie na spokojnie, bo wiele takich jakichś właśnie przykładów czytając w wiadomościach można powyciągać wnioski. Ale zacznijmy może od innego takiego przykładu trochę powiązanego z jednym z naszych wystąpień na temat chociażby zbogacenia uranu. Gdzieś na przełomie lat 2009-2010 nastąpił atak właśnie taki cybernetyczny na zakład z wirówkami do zbogacenia uranu w Iranie. I akurat to było bardzo dobrze zaprojektowane, jeżeli chodzi o kwestię przeprowadzenia takiego ataku. I warto się nad tym przy, przypadkiem pochylić. Tak? Po pierwsze, dlatego, że został opracowany specjalny wtedy program, tak? W postaci wirusa, on się tam nazywał, dokładnie rzecz ujmując suksnet, który. No, I to był taki robak wpuszczony? No to był taki wirus, tak naprawdę, ale bardzo zmyślnie zaprojektowany. On jeszcze zawierał pewnego rodzaju właściwości zaraz do nich wrócę. Posiadał pewne właściwości kluczowe, jeżeli chodzi o. Zaatakowanie takiego obiektu. Po pierwsze, tak zwane zero-day właściwości, jeżeli chodzi o kwestie związane z, ze znalezieniem pewnego luku, luk, jeżeli chodzi o zabezpieczenia w systemach. To no, oczywiście dawało między innymi możliwości co do kwestii chociażby przejęcia w zakresie administrowania tak, systemów, ale także jeżeli chodzi o kwestie związane. Z replikacją samego wirusa. Co dalej? On rzeczywiście został dostarczony w dosyć ciekawy sposób. Na pendrive już... pracownika, jak wszystkie wirusy? Pięknie. A i tutaj jest też bardzo taka ciekawa sprawa, że to musiało być dosyć dobrze przemyślane. jeżeli chodzi. Jest kwestia tylko, bo mówi się, że albo to był pracownik, który zajmował, zajmował się konserwacją jakiegoś z urządzeń, albo był naukowiec. Tu już możemy domysły snuć, tak naprawdę, jak zostało to przeprowadzone z punktu widzenia e, taktyki, bym powiedział, jeżeli chodzi. E, bo te, jeżeli chodzi o narzędzie, technikę, to już wiemy, że był wirus, tak? E, co on jeszcze tam zawierał, to za chwilę powiemy, ale jeżeli chodzi o taktykę, tu. Trudno jest powiedzieć, być może to był phishing, tak? Na zasadzie, że przyszedł gdzieś tam e-mail z jakimś linkiem, i został uruchomiony na komputerze, później pracownik na przykład zgrał No i później gdzieś wgrywał, i tak to się odbywało. Być może to była socjotechnika, że jeden z naukowców był na konferencji i wręczono mu na przykład taki podarunek na zasadzie czasami są zestawy, gratisy. Pakiet konferencyjny. O, bardzo dobrze, ładnie to tak zostało ujęte pakiet konferencyjny, no i zobaczył fajną pamięć i powiedzmy, że w ramach tej pamięci gdzieś tam sobie zaczął używać. Ale poczekaj moment, bo to by znaczyło, wejdę w słowo, przepraszam, mm. że ten atak był intencjonalny. To znaczy, że ktoś skonstruował. To było na to bardzo dobrze. napisał taki kod, takiego wirusa, po czym go rozdystrybuował, czy pakietem konferencyjnym, czy inaczej, ale że to było działanie celowe, zamierzone, a nie jakaś mutacja kodu, która się gdzieś zrodziła. Nie, nie to e, rzeczywiście tutaj zaprojektowanie chociażby samego wirusa, gdzie są te dwie takie podatności typu zero day, to wymagało żmudnej pracy i bardzo dużych pieniędzy, więc tutaj można powiedzieć, że raczej to nie była jakaś grupa hakerska, to raczej jakiś rząd stał prawdopodobnie. Podobnie mhm. za tego typu opracowaniem wirusa. Myślę, że też od strony, jakby już tutaj, nie narzędzia, ale i techniki. Być może był nawet tak zwany wywiad biały, że tak powiem, zatrudniony w jaki sposób to przeprowadzić, czyli było dobrze tam przeanalizowane, jakie osoby, gdzie pracują, za co odpowiadają. I myślę, że. Tu mówię, ja przedstawiłem dwa scenariusze, są jeszcze inne scenariusze, w jaki sposób można było to zrobić. Można było pójść tak zwanym zbiorem prawdopodobieństwa, że w obszarze, gdzie znajduje się dany obiekt, został wirus uruchomiony. Na szerszą skalę przekazane siecią formalną, i ktoś użył swojego pendrive'a w komputerze i. Może nie propagujmy takich rozwiązań no. nie, tak, może nie. Głowo. Tak, tak, tak. Ale, ale są różne sposoby, prawda? To, to jest intencjonalne działanie, ale już tak. po, po, po co to ro robić? No, tutaj, w przypadku elektrowni jądrowej. Tutaj... Bo rozumiem, że jak są mhm. moje dane do logowania w koncie bankowym, elektronicznej bankowości, mhm. no to interes jest prosty. Być może mam tam zasoby, które pozwolą komuś, kto je posiądzie, być bogatszym o, o kilka złotych. Ale mhm. tutaj w kontekście takiej, infrastruktury Ta. newralgicznej, mhm. tej krytycznej, Krytyczne. czyli właśnie mhm. jądrowej. Jaki to może być cel? Przede wszystkim to, to przykład, o którym mówię akurat, tak, to są te wirówki. To Monika wspominała zresztą w poprzedniej audycji, że proces bogacania jest procesem, który trwa. Tak? Mhm. Nie jest to proste, bo my tam chcemy uzyskać ten uran 235, on tam raptem chyba jest 0,7%, tak, 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 tak. jeżeli naturalnym. chodzi o całego urobku uranu co wymaga, że musimy mieć jakieś te 1000 do tam 3000 powiedzmy wirówek i to wszystko trwa. Jest to proces długotrwały. Więc jeżeli ja tak? Znaczy ja. <laughs> powiedzmy, że. Y y nie, nie. zainteresowany. Co, zainteresowany, tak. prawda, chce opóźnić program jakiś powiedzmy, atomowy, nawet jeżeli to jest na poziomie cywilnym, mm -hmm. tak, żeby jakieś państwo uzyskało tak, taką infrastrukturę energetyczną, chociażby w postaci no właśnie, elektrowni jądrowej to no, może opóźnić właśnie ten proces poprzez atak. No, nie trzeba wysyłać samolotu, tak powiedzmy, z bombą. Można po prostu przekazać wirusa, który uszkodzi te wirówki. On uszkodził około od tysiąca do trzech tysięcy wirówek poprzez właśnie kontroler. To są też olbrzymie pieniądze. Tak, poza tym to są ogromne też pieniądze, więc to są i straty finansowe, tak, plus jeszcze do opóźnienia czasowe, no może ile tam taki proces wzbogacania, Monika, bo wspominałaś. No, no, tak, myślę, że nawet rok dwa to wszystko zależy i, i do jakiego procenta chcemy wzbogacić. Więc można opóźnić bardzo, bardzo, że tak powiem. Można no, w międzyczasie przejąć na przykład klientów też. Czyli to już na takim poziomie rynku, a nie rządu. Nawet, tak. nawet. No. Tak. Tak. Takie spekulacje oczywiście. No, tutaj tak. to myślę, że były zupełnie inne intencje, tak? Intencją było celem po prostu opóźnienie projektu nuklearnego, tak w postaci przynajmniej tej części oficjalnej Poczekaj, tam Teraz musimy zatrzymać się w półznania. Projekt nuklearny w kontekście elektrowni jądrowych to nie jest to samo. Wytłumaczcie, proszę, jaka jest różnica jądrowy, a nuklearny. To jest to samo. To jest to, to samo? Tak. To taki zamiennik można powiedzieć dobrze dla I pewności tutaj tu semantycznej może yy, być pod, pod tekście gdzieś możemy ewentualnie jeszcze rozważać tak jeżeli chodzi o przypadek o którym rozmawiamy że nie tylko energetyka jądrowa. A to w taki, takiej skali właśnie szerszej też, na przykład, nie wiem, bomba. Jądrowa bomba jeszcze, stylu, tak, tak. tak. Czyli jako mówimy całość, o broni, tak. tak, tak. tak mhm. Więc to jeszcze tutaj możemy patrzeć przez pryzmat taki, że mhm. prawdopodobnie I... intencje były, że ewentualnie gdzieś tam program jednak y, opracowania bomby też się rozwijał. No ja jako fizyk nie myślę o, o broni, znaczy o jądrowce, jako o czymś wykorzystywanym wojskowo, więc może dlatego y <laughs> nie myślę. I, I jakkolwiek. Jeżeli chodzi jeszcze o energetykę, bo tak też i padło tutaj pytanie już po tym względem, czy jakaś elektrownia. No, intencje mogą być różne. Może być oprogramowanie RAM, RAM software, które na przykład blokuje jakieś bazy danych lub ważne, powiedzmy, nie wiem, jakieś elementy związane z infrastrukturą też elektrowni jądrowej i będzie, będzie żądać na przykład okupu. To jest całkiem popularny Rams UR też, jeżeli chodzi o jeden z cybernetycznych takich ataków, aczkolwiek no, tak, takie zdarzenie, póki co nie zaistniało. Nie zachęcajmy. Nie, nie tak, zachęcajmy. Tak, tak, nie tak, 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 wymyślajmy tak, sposobów. Nie wymyślajmy może sposobów inaczej. Rzeczywiście różnego rodzaju mogą być scenariusze. Te w ogóle scenariusze też trzeba sobie powiedzieć, że są testowane. Przede wszystkim jest międzynarodowa agencja energetyki atomowej. Są jakby rekomendowane też tutaj pewnego rodzaju procedury, jeżeli chodzi o zarządzanie cyberbezpieczeństwem w obiektach związanych właśnie z technologiami nuklearnymi, Ale... w tym mm. też i elektrowniami. Też są pro procedury tak zwane tajne, wojskowe, tak? gdzie po mhm. prostu jak ktoś wykradnie właśnie tego mhm. typu procedury, no to też jest o krok bliżej do czegoś. Tak, tak, ale no tutaj, jeżeli chodzi o Międzynarodową Agencję Energetyki Atomowej, to rzeczywiście są dokumenty, które jasno jakby pokazują, kto w tego typu projektach na pewno kierownictwo jest jakby odpowiedzialne za bezpieczeństwo cyfrowe. Jeżeli chodzi o kwestie związane z powołaniem specjalnego też managementu, jeżeli chodzi o w ogóle zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa, bardzo ważne, bo w skład takiej ekipy Wchodzą nie tylko specjaliści od, dajmy na to, energetyki jądrowej, ale też właśnie osoby od cyberbezpieczeństwa, tak? czy inżynierowie, którzy odpowiadają za poszczególne urządzenia. Następnie bardzo realnie, i jest to normalna sprawa, określa się potencjalnych wrogów, którzy by mogli po prostu dokonać jakiegoś ataku. Tak? na Dajmy na to elektrownię, czy jakiś obiekt, właśnie taki w zakresie technologii jądrowych. Co więcej, rozpatruje się różnego rodzaju scenariusze. Te scenariusze nawet dopuszczają atak nie tylko jednego, powiedzmy, jakiegoś tam wroga, który gdzieś tam przychodził do głowy, ale kilku naraz. Dopuszczane są różne w ogóle scenariusze ataku, mieszane, zarówno cyfrowe, jak i fizyczne. Więc te scenariusze są przeprowadzane, symulacje. To wszystko jest w pewien sposób też. Trenowane, testowane, testowana wszelkiego rodzaju jakieś słabości, które się pojawiają, no są analizowane, w jaki sposób można. No, to jak się przed to tym można chronić? Czy te elektrownie wykonują jakieś ruchy, żeby, żeby zabezpieczyć się przed tym wszystkim? Tak, tak, jak najbardziej. Zapory, Czy... jakieś zabezpieczenia. Przede wszystkim to już to, co powiedziałem, to jest pierwszy punkt. Jeżeli chodzi, bym powiedział o taką politykę związaną z mhm. bezpieczeństwem, tak? Elektrowni jądrowej od cyberbezpieczeństwa. Są. So... Przede wszystkim jest pewna filozofia, jeżeli chodzi o budowę tak zwanych stref. To jest w ogóle cała filozofia, którą rekomenduje. Międzynarodowa Agencja Energii Atomistyki, która na czterech takich aspektach się, że tak powiem, koncentruje. To są zarówno z jednej strony strefy bezpieczeństwa. To są oczywiście zasoby te cyfrowe, szczególnie te, o których tam wspominaliśmy poprzednio, sensitive Digital Active, tak? czyli mm. te aktywa cyfrowe właśnie. To są te zony też, ale też i poziomy bezpieczeństwa. I wszystko to jest powiązane z funkcjonalnością danego obiektu, tak? no bo to mm. dosyć szeroko podchodzimy nie tylko do elektrowni. To jest jedna. No i te zony, to już jest dosyć ciekawe, tak, bo czyli te strefy bezpieczeństwa. Tam jest pięć stref takich. I wokół zasadzie, każdej elektrowni? To jest w cyberprzestrzeni, w, w Ogólnie w mhm. nuclear facilities, czyli obiektach w ogóle takich nuklearnych, tak? nie tylko właśnie elektrowni. To znaczy one są w ramach tak, tych obiektów, bym powiedział. I mówimy właśnie w tej chwili o kwestii takiej cyfrowej. I co jest możliwe, co jest niemożliwe tak, w tych strefach. Ogólnie przyjmuję jest też zasada, że na przykład przepływ informacji może być nawet od pierwszej takiej strefy kluczowej na zewnątrz, tak? aż po piątą, jakąś mhm. tam mniej, taką najmniej restrykcyjną, ale jeżeli chodzi do środka, czyli od piątki do jedynki, czyli. Tam to muszą gdzie, być bramy. To już muszą być bramy albo w ogóle poziomy bezpieczeństwa. poziomy tak. bezpieczeństwa bardzo rygorystyczne. Przykładowo to znaczy, to co właśnie Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej mówi w dokumentach, wskazuje w dokumentach na temat chociażby dostępu do internetu. Ten dostęp dopiero jest możliwy gdzieś na poziomie piątym. Nie ma tak łatwo, żeby gdzieś tam w tych innych poziomach mogło coś występować. Ale wracając z kolei do przykładu, o którym tutaj żeśmy sobie mówili, co prawda o zbogacaniu uranu, wiłówek, czyli to, to zakład jest, to można już wyciągnąć pewne ciekawe wnioski też. Bo w pierwszej strefie możliwe jest użycie na przykład pamięci USB. Oczywiście hmm. powinno to się odbywać, tu są pewne kryteria, powinno być to udokumentowane, to jest monitorowane i jest też zasada dwóch. To znaczy dwie osoby jakby mm -hmm. te, są przy tym. Przy tym. Mm -hmm. Bo to chodzi też musimy też powiedzieć, że to jest może taka dygresja na szybko. To co mówi właśnie agencja, to wiemy, że ataki są jakby z ukrycia, dwa mogą być z opóźnieniem, powiedzmy efekty, mm -hmm. trzy każdy jakby pracownik, tak, inżynier, czy, czy, czy nawet ochroniarz takiej energetyki elektrowni dajmy na to jądrowej czy takiego obiektu, no niestety może być też świadomym lub nie Świadomym uczestnikiem w ogóle tego cyberataku. To są socjotechniki chociażby, tak, które są tak. stosowane tak naprawdę wobec takich. Czy to jest ludzi. instytucja globalnej paniki w takiej elektrowni jądrowej? Inaczej to jest konieczne ze względu na to, że no, były chociażby te zdarzenia, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku na temat 1999 roku, te Stany Zjednoczone, czy chociażby Czernobyl, no bo. To, co Czy mieliśmy. Pochima. Tak, ale Japonia to już bym powiedział, że bardziej to była kwestia, że tutaj mieliśmy. Ale też zabezpieczenia nie, nie mieli takie jak. No. Reszta świata, także... no tak? Tylko, że tam mieliśmy katastrofę taką, mm -hmm. powiedzmy, naturalną, która wpłynęła na to wszystko, a mm -hmm. tutaj jednak mówimy o pewnych takich cybernetycznych. No to, niebezpieczeństwo tam z zewnątrz. Więc y, można powiedzieć, że to, co wystąpiło jakby w tych dwóch elektrowniach, to, 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 to możemy dyskutować, właśnie, bo były te pompy tam w Stanach mm -hmm. Zjednoczonych. Ta pompa, jeżeli chodzi o Czarnobyl, no to powiedzmy sobie, że tam dwie rzeczy zawiodły. W ogóle jakoś w ogóle tam akurat tych prętów do sterowania całym procesem. No i oczywiście ludzie. No i ten ludzie. reaktor też niestabilny był. Tak, tak. Bo tak. to jest jedyny na świecie w ogóle reaktor, który działa tylko na uranie 238. To jest najbardziej ekonomiczny na świecie. bo... Czyli ten wyższy, tak. który nie wymaga wirowania. Tak, 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 tak dokładnie. Mhm. Mhm. Ale przez to jest właśnie też bardzo niestabilny, jeżeli nie ma odpowiedniego przepływu wody, tak, no to po prostu jest mhm. bardzo. Stabilny, się szybko. tak. Ogólnie hmm. rzecz biorąc, jeżeli chodzi o kwestie cyberbezpieczeństwa, jest taka zasada. Jeżeli nawet nam się wydaje, że prawdopodobieństwo jest niziutkie jakieś tam jakiegoś zdarzenia, to się na to hucha, dlatego że to, że już w ogóle istnieje, to jest pewne niebezpieczeństwo. Dlatego że w przypadku na przykład chociażby hmm. elektrowni jądrowej, konsekwencje mogą być znacznie o wiele bardziej poważne i mieć o wiele większą skalę. Może i to wygląda na stan trochę paranoi z tymi strefami, ale tak musi być. A i tak są wyzwania, o których już też wspominaliśmy mm -hmm. wcześniej, jeżeli chodzi o zastos... no, postęp po prostu w cyfryzacji, która też zapukała do tych elektrowni, no bo mamy chociażby chmurę. I... Jak strzec chmurę w elektrowni jądrowej? Prawda, to, to, to są wyzwania, tak. To nie jest takie proste, tak? na którym poziomie, no bo możemy oczywiście wykluczyć poziom pierwszy, gdzie tam, powiedzmy, no mamy elektrownię i mamy reaktory. Stamtąd mogą tylko przepływać dane, powiedzmy, do tych stref innych. Tak, na zewnątrz. Na mhm. zewnątrz, tak, ale nie może być, to na przykład, jest zapisane jasno dla strefy pierwszej, że wszelkie urządzenia z innych stref, powiedzmy, w zakresie przepływu informacji, nie mogą się łączyć i przekazywać, na przykład, informacji, powiedzmy, do. Tej strefy pierwszej. Tak. To jest zakazane, tak? Znaczy dopuszcza się jakieś bardzo krytyczne sytuacje, być może awaryjne, przy czym jest wspomniane, że niechętnie jest to widziane, jeżeli chodzi o, o działania. No, jest wiele rzeczywiście pewnego rodzaju takich przypadków. Na przykład, niemile jesteś widziany do pewnego poziomu jakieś zdalne podejmowanie konserwacji. Tak? tak, tak. Więc to też. A czy to sprawia, że postęp technologiczny w takich elektrowniach musi być przyhamowany? Ja się boję. E, czy to są bacznie tradycyjnych raczej raczej metod? <noise> są wyzwania i to <głos> bardzo <głos> poważne, bo <noise> jednak na przykład chociażby w pierwszej strefie można użyć USB, dlaczego go. No, to też mówiliśmy, że są urządzenia OT i to jest inny przypadek z 2017 roku, który ukazuje, że też my gdzieś tej cyfryzacji w pewnym momencie zapominamy, że musimy dokonywać zmian. Tak? W hmm. 2017 powstał wirus, który szybko odnajdywał podatności już z, już dobrze nie pamiętam, z którego Windowsa wtedy, <noise> systemu operacyjnego, który był w wielu urządzeniach OT, już, mm -hmm, e, mm -hmm. że tak powiem, zainstalowane, i, i z tego korzystano. W pewnym momencie Microsoft już przeszedł na kolejne systemy operacyjne i przestał wspierać po prostu, na przykład jeżeli chodzi o aktualizację. Jeżeli chodzi o Czy to znaczy, że wykrzaczyła się cała aparatura w tych elektrowniach? Po, to znaczy Akurat to, to, to nie dotyczyło całej części mhm. elektrowni, ale powiedzmy, że bardziej części przemysłowej, tak? gdzie na przykład obrabiarka jakaś tam... Przestała, odmówiła posłuszeństwa. ...miała komputer i był tam Windows. tak? No i nie było wsparcia poprzez aktualizację. Okazało się, że puszczono wirusa, który szybko złapał Słabe strony, jakby te, te, tego systemu, który był, nie był aktualizowany, no i z, zostały zebrane dosyć potężne żniwa w przemyśle. Tak? Zatem jakie są największe wyzwania dla energetyki jądrowej na teraz? Moim zdaniem, między innymi właśnie kwestia cały czas jak wytrzymania tej infrastruktury, mhm. tak? No ona tak będzie ucyfrowiona siła rzeczy i tak. A więc sposób rzeczywiście sprawny, na przykład, chociażby przeprowadzenie jakiejś konserwacji, tudzież napraw, tak, czy też aktualizacji, które no, jednak dopuszczają, że trzeba dostać się do jakichś takich krytycznych systemów. Dwa, no to właśnie w ogóle dyskusja pomiędzy osobami, które tą infrastrukturę taką, bym powiedział, bardziej o te obsługują, a już jest ona ucyfrowiona, wraz z osobami, jeżeli chodzi takimi odpowiedzialnymi, odpowiedzialnymi za aktywa cyfrowe w tego typu hmm. elektronii. Muszą tu być pewne wspólne jakieś, nie wiem, szkolenia, zrozumienie, żeby nie było sytuacji, powiedzmy, okej, okay, procedury mówią, że ja się zajmuję tylko tą częścią, to już jest cyfrowa, to ty i później jest przerzucanie tak jest. się, tak? Yy, musimy tego uniknąć. Jest kwestia też... Yy, Coś, co bym powiedział, łańcuchy dostaw. dostaw. Tak. Mhm. To też jest pewien z elementów, na który trzeba zwrócić uwagę. No to są takie, no i bym powiedział ogólnie procesy. Ja myślę, że coraz bardziej gdzieś te systemy dostaw. będą też w elektrowniach typu SCADA, tak, które będą odpowiadały za zarządzanie pewnymi procesami. Może nie de facto, może już gdzieś tam w pierwszej strefie, ale w tych innych strefach jest całkiem możliwe, bo jeżeli spojrzymy od strony technicznej z kolei na elektrownię, chociażby jądrową, i porównamy do elektrowni, która jest opalana węgla, Węglem, tak to nagle się okazuje że jedyną różnicą jest to że w jednym jest kocioł a w drugim reaktor tak mm -hmm. jako no właśnie, to, to tak technicznie to jest bo dalej mamy turbinę tak, tak? Od... to jest samo tego paliwo się mm -hmm. różni w tak, tak. sposób palenia idzie para tak idzie na turbinę dalej na generator para, część pary później idzie jeżeli chodzi o skroplenie jest układ chłodzenia, później oczywiście te skropliny przez pompę znowu trafiały, dajmy na to do reaktora, wszystko jednego, w jakim układzie, tak? Mm. No więc podobna jest sytuacja w zasadzie, no, więc są pewne analogie i te procesy możemy kontrolować tak? pewnymi jakimiś technologiami. Nie mówiąc o tych technologiach chociażby zbogacania, co też jeszcze wcześniej żeśmy wspominali, przy pomocy właśnie SCADA, zresztą tak został wykonany, a tak można powiedzieć, na jeden z kontrolerów, mm. być może i nawet w jakimś tam stopniu ten system SCADA też był wykorzystany do tego. Żeby, żeby przeprowadzić skutecznie ten. Monika, otak. twoim zdaniem Czyli największe wyzwanie teraz? Lepsze, na, na przykład lepsze paliwo, bardziej wydajniejsze, tak? lepsze, mm -hmm. i bezpieczniejsze. Tak. Ja jeszcze bym dodał szybciutko. Jedna rzecz: to są systemy obrony, już mówię w tej chwili o narzędziach, bo mm -hmm. jest cała litania narzędzi, oczywiście plus technikami, tak, które umożliwiają atak. I jest taka metodologia mitre ATTCK, do której warto zajrzeć, gdzie są i techniki, Wymienione, i właśnie tutaj bym powiedział, też poniekąd narzędzia. Jest świetna technologia opracowana przez Lockheed Martin to jest Cyber Kill Chain, który pokazuje z kolei etap, jak cyberprzestępcy działają i na którym jakby momencie tego łańcucha można by ich zastopować. Są te newralgiczne punkty, tak. tak. Tak, tak. Można zastopować, to jest jeszcze to. Na to warto zwrócić uwagę. No i przede wszystkim narzędzia obrony. Uważam, że też część narzędzi wykorzystających różnego rodzaju analizę procesów, które one dopuszczają już dosłownie, że cyberatak już wystąpił, oni już tam są. Tylko złapmy ich w środku. I tam są też też takie technologie Honey Spot, gdzie można przyciągnąć tak trochę fałszywe takie miejsca. A cyberprzestępców, tak, żeby Namiotek. ich na miodek. Na przynętę. Brzmi bardzo zaawansowanie, ale dzięki takim rozmowom jesteśmy o krok dalej w naszym rozumieniu świata. Byliśmy w podróży w reaktorze jądrowym dzięki Wam. Trzymajmy się z dala od cyberataków i od tych miotków przynęt. Będziemy śledzić rozwój technologii, tych zabezpieczających, ale też zagrażających elektrowniom jądrowym i w ogóle przemysłowi energetycznemu, szczególnie w okresie, kiedy nas to jako klientów bardzo interesuje. Interesuje nas wszystko, co robicie, więc zapraszamy ponownie Ja już cieszę się na kolejne rozmowy. Na pewno będą tematy, które, które rozjaśnią nam te obszary, o których nie mieliśmy do tej pory pojęcia w imieniu słuchaczy i swoim. Dzięki. Dzięki piękne za rozmowę. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Monika Paluchwersz, doktor Monika Paluch Ferst, Środowiskowy Laboratorium <coughs> Ciężkich Jonów i dr Tomasz Krawczyk, DELAB EEN, Uniwersytet tak. Warszawski. Dziękuję Wam pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku efektu sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Efekt sieci. Efekt sieci.